Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 33. Apulia. W zamknięciu przez 5 dni i nocy. Dzień dobry wszystkim. Buongiorno a tutti. Zanim zacznę, chciałabym ogłosić, że wzorem innych twórców założyłam konto na Patronite. Więc jeśli macie ochotę wesprzeć rozwój mojego kanału, to bardzo zachęcam. Po osiągnięciu pierwszego zamierzonego celu wylosuję spośród patronów 3 osoby, wylosuję albo wybiorę, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało. W każdym razie każda z tych osób dostanie torbę niespodziankę z upominkami związanymi oczywiście z moim kanałem. Dodatkowo będą różne inne bonusy i ciekawe możliwości dla wspierających, więc jeśli ktoś będzie mieć ochotę zostać patronem Krymitalii, to zapraszam serdecznie. A ja oczywiście wszystkie zgromadzone środki będę przeznaczać na rozwój kanału. Być może na to, żeby filmy pojawiały się nieco częściej, może na nowy mikrofon, jeszcze nie wiem. W każdym razie na pewno będzie to przeznaczenie związane z kanałem. A teraz już przejdźmy do sprawy, która będzie się dziać w Apulii. Z Piemontu w poprzednim odcinku przenosimy się więc na południe Włoch. Ten region to terytorium, na którym pierwsze świadectwa uprawy oliwek i regularnego spożycia oliwy sięgają 8, a nawet 10 tysięcy lat wstecz. Dzięki odpowiednim warunkom, pogodzie i ukształtowaniu terenu są to miejsca wręcz idealne pod uprawę drzew oliwnych. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Ostuni, ale jest to z kolei miasto, w którym od 1800 roku obowiązuje dekret ratusza miejskiego, zgodnie z którym wszystkie budynki należące do tego historycznego centrum muszą być malowane na biało. Powód tego zarządzenia, tego rozporządzenia był całkiem prosty, a mianowicie taki, że biel oślepia potencjalnych wrogów, którzy mogliby napaść na mieszkańców. W dzisiejszych czasach takie zagrożenie jest już nieco mniejsze, choć oczywiście, jak wiemy, nadal realne, ale biel została i dzięki temu miasto ma unikatowy charakter. Jeśli chodzi o kuchnię apulijską, to warto spróbować calzone barese. Ciasta w formie pieroga wypełnionego czarnymi oliwkami, anchois, smażoną cebulą, rodzynkami i mocną ricottą. Nie wiem, czy kiedyś jedliście mocną ricottę lub w ogóle jakikolwiek taki mocniejszy ser. Właśnie te sery są dosyć popularne, na przykład w Salento, gdzie ja akurat przez jakiś czas mieszkałam. I naprawdę te smaki są bardzo, bardzo wyraziste i z pewnością nie każdy je doceni. I nie każdemu będzie to tak najzwyczajniej w świecie smakować. W każdym razie spróbować warto. Jest to bardzo ciekawe połączenie smakowe. Kolejne typowe dla apulijskiej wiosny danie bardzo mnie zaciekawiło. Jest to mianowicie frittata z szafirkiem miękkolistnym. Nazywa się frittata di lampascioni. No i powiedziałam, że to jest typowe dla apulijskiej wiosny, dlatego że właśnie o tej porze roku głównie to danie się podaje. Szafirek jest to gatunek byliny z rodziny szparagowatych i właśnie chyba dobrze smakuje z jajkiem, jeśli oczywiście wierzyć mieszkańcom Apulii. Podobno smak też jest bardzo charakterystyczny i z pewnością nie wszystkim będzie pasować. W każdym razie, jeśli ktoś z Was wie, jak to smakuje, to dajcie koniecznie znać, bo ja akurat tego nigdy nie jadłam. Po tym krótkim wstępie zapraszam Was na historię właściwą. Znajdujemy się w San Severo w prowincji Foggia. Mieszka tu około 50 tysięcy ludzi. Wśród nich jest 14-letnia Stefania Delli Quadri, a rok mamy 1994. Ojciec Stefanii pracuje jako woźny lub dozorca, natomiast mama zajmuje się domem. Dziewczynka, jak większość jej rówieśników, na co dzień oddaje się przede wszystkim szkolnej rutynie. Wychodzi z domu rano, a po lekcjach około 13:30 wraca, żeby zjeść obiad ze swoją liczną rodziną. Stefania ma bowiem 8 rodzeństwa.
Nie, przepraszam, dziewięcioro, bo jest ich razem dziesięcioro. Tak, dziewięcioro rodzeństwa. Niestety 11 kwietnia 1994 roku, w poniedziałek, ten stały rodzinny rytuał zostaje przerwany, kiedy 14-latka nie pojawia się w domu o wyznaczonej porze obiadowej. Jej zaginięcie zostaje zgłoszone bardzo szybko, ponieważ nigdy wcześniej właściwie nie zdarzało się, żeby Stefania bez żadnego uprzedzenia nie wróciła do domu. Co prawda miała raz epizod ucieczki z chłopakiem, ale jeszcze tego samego dnia wrócili. Myślę też, że to zależy od danej rodziny. Są z pewnością domy, w których ten plan dnia nie jest aż tak bardzo sztywny, ale bywa i tak, że faktycznie wszystko chodzi jak w zegarku i wydaje się, że tak mniej więcej to wyglądało u rodziny Delli Quadri. Zresztą we Włoszech to jest dość powszechne, że się na przykład wraca z pracy do domu na obiad koło tej 13, 13.30, czasami 12.30 i to faktycznie jest jakaś tam powtarzalna czynność. Cała rodzina włącza się w poszukiwania nastolatki. Stefania ostatni raz była widziana pod swoją szkołą przed 13.30. Nic więcej nie wiadomo, oprócz tego, że do domu niestety nie dotarła. 5 dni później dwóch rolników znajduje w opuszczonej ruinie na uboczu zmasakrowane i częściowo spalone ciało młodej dziewczyny. I okazuje się niestety, że należy ono do zaginionej 14-letniej Stefanii Delli Quadri. Informacja wywołuje ogromny szok u wszystkich, którzy znali dziewczynkę. Karabinierzy zaczynają oczywiście od przeszukania tego opuszczonego domu, w którym znaleziono zwłoki i znajdują tam między innymi paczkę papierosów marki Diana Blue. Zaczynają też natychmiast przesłuchiwać osoby, z którymi Stefania miała na co dzień do czynienia. Koleżanki, kolegów ze szkoły, znajomych, no i przede wszystkim też członków rodziny. Wśród członków rodziny Stefanii jest 30-letni Leonardo Racano, z zawodu stolarz, no i kuzyn Stefanii. Nie pamiętam, tam było też określone, którego stopnia ten kuzyn, ale nie jest to dla sprawy istotne. W każdym razie była to jakaś tam chyba dalsza rodzina. Leonardo bardzo często się Stefanią opiekował i spędzał z nią sporo czasu. Dziewczynka była w ogóle najmłodsza z 10 rodzeństwa, i w mieście, w którym młodzi ludzie niestety nie unikali używek i często zdarzało im się schodzić na tę złą drogę, czyhało na nią sporo niebezpieczeństw. Dlatego też właśnie jej rodzice nierzadko prosili Leonarda, aby miał na nią oko. Stefania nie była z tego powodu zadowolona, wręcz w pewnym momencie już zaczęła ją irytować ta częsta obecność kuzyna, jego natarczywość, jak mówiła, lekkie opóźnienie w rozwoju. Jeszcze na samym początku, kiedy ona była mała, kiedy zaczęła się ta opieka, no to na pewno nie było to dla niej jakieś bardzo uciążliwe. Natomiast kiedy już dorastała, już zaczynała być nastolatką, miała swoje sprawy, swoje tajemnice, no to już powoli zaczynała się tą taką nadmierną opiekuńczością kuzyna irytować. Rodzice jednak woleli trzymać rękę na pulsie, zwłaszcza, że Stefania nie była taką potulną owieczką, to znaczy miała tak zwany charakterek i buntowała się, jeśli coś nie szło po jej myśli. Leonardo był częstym gościem w domu Delli Quadri, zwłaszcza odkąd stracił pracę w fabryce produkującej wyposażenia łazienek. Jak wspomniałam, on zaczął do nich przychodzić i tak zajmować się dziewczynką, kiedy Stefania miała około 7-8 lat. Wtedy on zaczął tak bardziej regularnie ich odwiedzać. Matka Stefanii często też korzystała z tej jego dyspozycyjności, zwłaszcza już później, kiedy był bezrobotny, i prosiła go o jakieś drobne przysługi, właśnie o dopilnowanie dzieci, o zaprowadzenie Stefanii do szkoły itd., itd. No i karabinierzy przesłuchują Leonarda przez ponad 7 godzin. No był on osobą, która spędzała z dziewczynką bardzo dużo czasu, więc nic dziwnego. Ale w międzyczasie znajdują też u niego paczkę papierosów Diana Blue, dokładnie takich samych,
jakie odkryto na miejscu znalezienia ciała. No i cóż, pierwsza pęka matka Leonarda i wyznaje karabinierom, że uważa, iż to jej syn miał coś wspólnego ze śmiercią kuzynki. Sam Leonardo też wreszcie pęka i przyznaje się do wszystkiego. Opowiada jednak, że nie działał sam. Pomagał mu jego jedyny przyjaciel, również stolarz i murarz Antonio Lombardi. No i teraz o co w ogóle chodzi? Jak to się stało, że Stefania straciła życie? Leonardowi bardzo podobała się młodziutka kuzynka i na pewnym etapie, kiedy ona już no miała wtedy te 14 lat, to jest, nie ukrywajmy, to jest jeszcze dziecko, ale on już zaczął ją traktować jak dorosłą kobietę. Próbował ją podrywać, próbował robić jakieś umizgi, rzucał niewybrednymi komentarzami, ale też trzeba powiedzieć, że Leonardo, mimo że miał wtedy 30 lat, to nie miał żadnego doświadczenia w takich sprawach damsko-męskich, więc robił to wszystko tak bardzo topornie, tak bardzo nieudolnie i Stefania właściwie, no, nawet nie to, że nic sobie z tego wszystkiego nie robiła, czy tam to ignorowała, ale wręcz tak jawnie okazywała mu to znudzenie, to zniecierpliwienie tymi nieudolnymi próbami kuzyna. Leonardo więc, jak zeznaje, w pewnym momencie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, no i jak uznał, będzie musiał zadziałać bardziej skutecznie. Zaplanował więc, że porwie Stefanię, wywiezie w jakieś odludne, opuszczone miejsce i tam sobie tylko znanymi sposobami zmusi ją do uległości. Do całego przedsięwzięcia zaangażował swojego przyjaciela, ponieważ przede wszystkim potrzebował do tego wszystkiego samochodu i obiecał, a akurat ten Lombardi, ten przyjaciel miał ten samochód, no i obiecał, że jeśli kolega mu pomoże i że wszystko pójdzie po jego myśli, wszystko się uda, to w następnej kolejności porwą dziewczynę, która podobała się temu koledze właśnie, temu Antoniowi i zrobią jej to samo. I tak się składa, że tą dziewczyną była starsza siostra Stefanii. Przyjaciel zgodził się więc na taki układ, no bo czemu by nie, oczywiście to ironia, no i postanowił pomóc koledze. Tamtego dnia, 11 kwietnia, czekali na Stefanię pod szkołą. Kiedy wyszła, podeszli do niej i zaproponowali podwózkę samochodem do domu. Tutaj, co do tego, jak to konkretnie przebiegało, wersje są co najmniej dwie, bo jak się pewnie domyślacie, kiedy w grę wchodzi więcej niż jeden sprawca, to na pewnym etapie te zeznania się totalnie zazwyczaj rozjeżdżają, te osoby zaczynają siebie nawzajem oskarżać, zrzucać odpowiedzialność i tak dalej. I tutaj jest dokładnie tak samo. Tak więc według Leonarda, kiedy właśnie podjechali pod szkołę, to on został w aucie i czekał w aucie, natomiast do Stefanii podszedł tylko Antonio. I było tak, dlatego że Stefania do niego, do Leonarda już się od dawna nie odzywała, już była tak znudzona, zmęczona tymi jego umizgami, tymi zalotami i tą jego obecnością wieczną, że po prostu przestała w ogóle, zaczęła go ignorować, przestała się do niego odzywać. Natomiast według wersji tego kolegi Antonia, to właśnie on sam porwał dziewczynę i zawiózł do tego opuszczonego domu, i że dopiero po jakimś czasie pojawił się tam Leonardo. Nieważne, jaka tutaj by nie była prawda, Stefania nie chciała się zgodzić na tę podwózkę. No miała już serdecznie dość tej wiecznej obecności, natarczywości starszego kuzyna. Nie wiem, czy tego przyjaciela znała dobrze, ale podejrzewam, że tak, no bo skoro gdzieś tam ciągle obaj się kręcili, to jest podkreślane, że właśnie ten Antonio to był jedyny dobry znajomy, taki kumpel od serca właśnie tego Leonarda. No i w końcu, chociaż niechętnie, ale powiedziała tak. Niestety nie przeczuwała żadnego niebezpieczeństwa na swoją zgubę. Cała trójka, czyli Leonardo, Antonio i Stefania, lub według tej innej wersji dwójka, czyli Antonio i Stefania, wsiadła do auta. Ja myślę jednak, że oni jechali we troje, bo źródła też podają,
co zaszło w aucie podczas tej jazdy. No i w tym wszystkim uczestniczy Leonardo, więc wydaje mi się, że można założyć, że on też tam był. Tak więc siedzą w tym samochodzie, ruszyli, no i w pewnej chwili Stefania zauważyła, że nie kierują się w stronę jej domu, tak jak jej powiedzieli, że ją podwiozą, ale gdzieś na wieś, zupełnie w innym kierunku. No więc ona zaskoczona i już też podenerwowana zapytała swojego kuzyna, co im znowu strzeliło do głów i co wyprawiają, a wtedy Leonardo odpowiedział jej coś na zasadzie, że wreszcie teraz ona powie mu tak. Wreszcie, on mówi tak, wreszcie będziesz moja, już teraz będziesz moja i na zawsze będziesz moja. A jeśli odmówisz, zrobię to siłą, wezmę to, co moje, a potem ty będziesz musiała mnie wziąć. No i tutaj muszę się uciec do krótkiej dygresji, żeby wam lepiej naświetlić całą sytuację. O co chodzi w tych jego słowach? Czy kojarzycie kobietę, która nazywa się Franka Viola? Jeśli nie, to koniecznie o niej poczytajcie. W skrócie powiem wam tylko, że była to pierwsza Włoszka, która otwarcie i głośno przeciwstawiła się tak zwanemu małżeństwu naprawczemu. A cóż to takiego? Może ciężko wam będzie uwierzyć, ale jeszcze w latach 60. XX wieku każdy gwałt uchodził oprawcy na sucho, mówię tutaj o włoskim prawie, jeśli, trzymajcie się teraz mocno, poślubił swoją ofiarę, no bo żony nie da się przecież zgwałcić, prawda? I zgwałcona dziewczyna była w tym momencie zmuszana do ślubu ze swoim katem, bo według tego prawa i takiego formalnego, no i oczywiście też wynikającego z kultury, z obyczajowości tamtych czasów, właśnie tylko w ten sposób on unikał kary, a ona mogła zmyć z siebie hańbę. Bo to, że została zgwałcona, to była dla niej hańba, rozumiecie? Obrzydliwe po prostu. I właśnie ta 17-letnia, odważna i wspaniała dziewczyna, Franka Viola, po tym jak została porwana i wielokrotnie zgwałcona przez swojego byłego partnera, a następnie oczywiście nakłaniana do zawarcia tego małżeństwa naprawczego, powiedziała twardo nie i zgłosiła całą sytuację po prostu na policji. Odtąd mniej więcej, choć też powoli, zaczęła się rewolucja w tej kwestii, no ale to już sobie doczytacie. Ja być może też nawet zrobię odcinek o France. Dość powiedzieć, że w lokalnej społeczności za ten swój akt odwagi była nazywana brudną kobietą, a ksiądz w parafii tamtej lokalnej zamykał drzwi kościoła przed nią i przed jej rodziną, aż po prostu człowieka ciarki przechodzą. W każdym razie tutaj chciałam wam tylko wyjaśnić, że w tych słowach skierowanych do Stefanii Leonardo odnosi się właśnie do tego ohydnego konceptu. Ja cię zgwałcę, wezmę cię siłą, a ty nie będziesz miała wyjścia, jak tylko mnie zaakceptować i być ze mną, bo inaczej się zhańbisz. Stefania z pewnością w pierwszej chwili wzięła te słowa kuzyna za jakiś głupi żart. Jednak niestety Leonardo był bardzo poważny i w swojej chorej głowie już od dawna uznał, że skoro rodzice Stefanii powierzyli mu ją niejako pod opiekę, że chcieli, żeby nieco utemperował ten jej buntowniczy charakter, no to mieli na myśli każdą formę tej opieki, łącznie z tą dotyczącą sfery seksu i cielesności. Leonardo i Antonio zawieźli Stefanię do opuszczonej chaty. Tam przywiązali ją do krzesła linką, którą miał w bagażniku Antonio. No i teraz czeka was, myślę, że kolejne wbicie w fotel, ponieważ dzień po porwaniu Leonardo poszedł do brata Stefanii, rodzonego brata, który miał na imię Marcello i miał 19 lat i powiedział mu o wszystkim. Poinformował go, że on i ten jego kumpel Antonio porwali jego siostrę. Chłopak poszedł z nim do tej chaty, gdzie była przytrzymywana Stefania i odtąd będzie świadkiem wszystkiego, co będzie się działo z jego siostrą i nie kiwnie nawet palcem, żeby jej pomóc. I do dziś nie wiadomo dlaczego, ale o tym jeszcze chwilę później. Po zaginięciu siostry zresztą też, razem z Leonardem, on czynnie uczestniczył w poszukiwaniach.
Czy udawał, że on w ogóle nic nie wie, gdzie jest jego siostra, nie miał pojęcia, takie sprawiało wrażenie, podczas gdy doskonale wiedział, że ona była w tej brudnej, starej szopie przytrzymywana, przywiązana do krzesła. Przez całe 5 dni i nocy Leonardo próbował zgwałcić Stefanię. Jako że, tak jak wspomniałam, nie miał żadnych wcześniejszych doświadczeń, robił to wszystko po raz pierwszy, tak nieudolnie, bez powodzenia. Wszystkiemu przyglądali się oczywiście Antonio i brat Stefani, Barcello. I w końcu ta umęczona, biedna, młoda dziewczyna, która też, jak wiecie, do takich spokojnych i uległych nie należała, straciła cierpliwość i wykrzyczała do Leonarda, że jest zupełnie do niczego, że nawet nie potrafi, że nawet tego nie potrafi zrobić, nawet nie potrafi zgwałcić związanej dziewczyny. Wtedy Leonardo wpadł w szał, no bo został, jakby nie było w jego oczywiście własnej głowie, upokorzony przed 2 innymi mężczyznami i we własnym mniemaniu sprowadzony do roli takiego wioskowego przygłupa i do tego impotenta. Chwycił więc w rękę kij i zaczął z furią bić nim Stefanię po głowie. Po wszystkim, kiedy dziewczyna leżała bez życia na ziemi, cała trójka wyszła. Dzień później rolnicy znaleźli ciało. Obraz Leonarda, jaki rysuje się z zeznań świadków, jego 5 braci, rodziny i znajomych, nie należy, delikatnie mówiąc, do szczególnie pozytywnych. Leonardo jest opisywany jako osoba bardzo leniwa, której nie chce się pracować i w ogóle robić czegokolwiek użytecznego. On się, tak wiecie, snuje po tej miejscowości, od jednego miejsca do drugiego, siedzi w domu głównie, tam sobie ogląda jakieś pisemka pornograficzne. No taka osoba właśnie zupełnie bez jakiegoś celu życiowego, bez jakichś ambicji, nie ma potrzeby, żeby gdzieś tam się rozwijać, żeby pracować. Nie wiem, żyje pewnie z tego, co mają w rodzinie, bo on też, później oglądałam z nim wywiad, też oczywiście z naszą słynną Franką Leozini, która prowadzi bardzo właśnie ciekawie te wywiady z tymi skazanymi wszystkimi. No więc on w tym wywiadzie też tam mówi, że pochodzi z rodziny o takich rolniczych tradycjach, że właśnie jego tata uprawiał przede wszystkim ziemię, więc myślę, że on jakoś tam się utrzymuje też przy rodzinie z tej uprawy roli. Zdarzają mu się też napady agresji, bywał brutalny nawet w stosunku do swoich rodziców i zdarzało mu się podnieść na nich rękę. On oczywiście w wywiadzie zaprzecza, mówi, że nie, że on nigdy żadnego ze swoich rodziców nie uderzył. Jednak zeznania świadków, jego braci przedstawiają nieco inną wersję. Nigdy też, jak już mówiłam, nie spotykał się z żadną dziewczyną i jak sam powie w wywiadzie, on sobie swoją przyszłą dziewczynę wychowywał, mając na myśli oczywiście Stefanię. Jak już wiecie, dziewczyna umęczyła obecność kuzyna. Choć z natury była wesoła i pogodna, to przy nim zupełnie się zamykała. Nigdy mu się nie zwierzała, nie opowiadała mu o swoich marzeniach, planach, nie rozmawiali na żadne poważne tematy. Tak naprawdę Leonardo właściwie nie znał tej dziewczyny. Nic nie wiedział o jej zainteresowaniach, o tym, co ona by chciała robić w życiu, czym się... No nic, kompletnie. Jego chora obsesja była właściwie tylko w jego własnej głowie. Według słów świadków, on jej na przykład zabraniał nosić krótkie spódnice. Nie chciał słyszeć o tym, że na przykład mogłaby pojechać ze znajomymi w swoim wieku na dyskotekę. Zaczął zachowywać się wobec niej jak zazdrosny partner, a nie członek rodziny. Stefania ewidentnie starała się go unikać i robiła wszystko, żeby nie przebywać z nim za często. W końcu w pewnym momencie powiedziała swojej mamie, że uważa, iż Leonardo chciał jej podać jakieś pigułki, żeby ją uśpić, wywieźć w jakieś odludne miejsce i wykorzystać. Matka po tym, jak dowiedziała się takich szokujących rzeczy od swojej córki, skonfrontowała się z Leonardem, ale on oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że to są jakieś bzdury, że on w ogóle nic o tym nie wie, że ta Stefania sobie coś wymyśla. No i cała sprawa rozeszła się po kościach.
No i kto wie, może gdyby kobiety wtedy zrobiły coś więcej, gdyby mama Stefani na przykład gdzieś to zgłosiła, tak na wszelki wypadek, że córka nie rzuca słów na wiatr, tylko boi się tego kuzyna swojego, no to może Stefania żyłaby do dzisiaj. Sam Leonardo zeznał, że po porwaniu, kiedy Stefania zapytała, co chce zrobić, on jej odpowiedział, że zrobi właśnie to, o co ona go oskarżyła kilka tygodni wcześniej. W wywiadzie z Leozini powie jednak, że zrobił to wszystko z miłości, a nie z zemsty. Po prostu coś niesamowitego. Jak możecie się domyślić, na procesie, zresztą już o tym też powiedziałam, i już wcześniej podczas zeznań po zatrzymaniu, wersje Leonarda i jego wspólnika Antonia co do tego, co działo się w tej chacie, bardzo wiele razy się rozjeżdżały. Wspomniałam już o rozbieżnych zeznaniach dotyczących tego, kto konkretnie zaczepił Stefanię pod szkołą i w którym momencie na scenę wszedł Leonardo. To samo dotyczy dalszych etapów tragedii dziewczyny. Antonio na przykład twierdzi, że tymi linkami z jego samochodu związał ją Leonardo. On sam po przywiezieniu Stefanii do chaty pojechał do domu i wrócił tam dopiero późnym popołudniem i ona już wtedy była związana. Leonardo z kolei twierdzi, że Antonio był od samego początku przy wszystkim obecny. Twierdzi też, że Marcello, brat Stefanii, został o wszystkim poinformowany przez Antonia już tego samego wieczora, w dzień porwania. Według innej wersji z kolei to sam Leonardo poszedł po Marcella i przyprowadził go do chaty. Z kolei Marcello podczas procesu zeznał, że dowiedział się o porwaniu w środę, czyli dwa dni później, bo porwanie było w poniedziałek, a do chaty poszedł dopiero w czwartek, czyli na dzień przed odnalezieniem ciała Stefanii. Leonardo twierdzi jednak, że Marcello był z nimi właściwie od samego początku, wszystkiemu się przyglądał, o wszystkim wiedział. Pierwsze zeznanie Leonarda już po zatrzymaniu, po przyznaniu się właściwie do zabójstwa, jest takie, że Stefania dobrowolnie poszła z nim, że pozwoliła mu się przywiązać do tego krzesła i że miała to być taka zabawa erotyczna, o jakich on tam wcześniej się naczytał w pismach pornograficznych. Śledczy oczywiście nie dają wiary temu, że Stefania dobrowolnie w tym wszystkim uczestniczyła, już mają co nieco ogląd całej sytuacji, wiedzą, że ona była zmęczona tą obecnością kuzyna i tym, że on no jakby nie było zaczął po prostu do niej się tak w taki nachalny sposób przystawiać. No i w końcu Leonardo wyznaje całą prawdę. Będzie to jednak z pewnością prawda, w której mimo wszystko pozostanie jeszcze wiele luk. Powiem wam teraz mniej więcej, jaki był przebieg wydarzeń. Oprawcy przenieśli Stefanię z tej szopy, którą wybrali na samym początku, do jeszcze innej, ponieważ pierwsze miejsce wydało im się położone zbyt blisko drogi głównej. No i po prostu było ryzyko, że jak będzie tam przejeżdżał jakiś samochód, rower, cokolwiek, to, że ktoś coś zauważy, usłyszy, no i że dziewczynę uwolni. Stefania była związana przez 5 dni i nocy. To są naprawdę warunki okropne, po prostu nieludzkie. Leonardo twierdzi, że w nocy Stefania nie była związana. Ale z kolei Antonio zeznaje coś zupełnie przeciwnego. On mówi, że była związana cały czas, bez żadnej przerwy. Zresztą, przecież gdyby nie była związana, to znając ją mniej więcej, wiedząc jaki miała charakter, to można chyba mieć właściwie stuprocentową pewność, że ona by uciekła, krzyczałaby o pomoc. Nawet gdzieś tam w noc, w pole, nawet jeśli nie znała okolicy, nie wiedziała gdzie się znajduje, to na pewno skorzystałaby z takiej okazji do ucieczki. Tak więc uważam, że ta wersja o unieruchomieniu jej przez cały czas jest bardziej prawdziwa. Nie jest też do końca jasne, czy oprawcy zostawali pilnować Stefanii w nocy, bo i tutaj te ich opowiadania są takie nieskładne i niespójne. Jeden mówi, że dziewczyna zostawała sama i do tego niezwiązana, w co jak już wam powiedziałam, ja nie wierzę. Drugi twierdzi, że była cały czas związana, i że raz był z nią też jeden z nich,
konkretnie Antonio, właśnie w nocy. Według Leonarda Stefania nie była zakneblowana i jadła sama to, co oni jej tam przynosili. Z kolei według Antonia miała knebel i Leonardo wyjmował jej ten knebel tylko na czas posiłku i ona nie jadła sama, tylko on jej podawał to jedzenie do ust. Leonardo zeznał, że próbował ze Stefanią porozmawiać, kiedy została już przez niego uwięziona w chacie. Przekonywał ją podobno, że nie chce zrobić jej krzywdy, że chce dla niej jak najlepiej i że właściwie, że ją kocha. Pamiętacie, już wam kiedyś tłumaczyłam, że po włosku można powiedzieć kocham cię na dwa sposoby. Można powiedzieć ti amo, to jest od czasownika amare, czyli kochać, i można też powiedzieć ti voglio bene, czyli chcę dla ciebie dobrze, ale to też jest tłumaczone jako kocham cię, więc on tutaj właśnie konkretnie użył takich słów, że powiedział jej, że ją kocha, czyli ti voglio bene. Ona z kolei na to wszystko miała, na to wyznanie, miała wybuchnąć gromkim śmiechem, naprawdę bardzo odważna dziewczyna, i powiedzieć mu, że nie mogą być razem, że po pierwsze on jej się nie podoba, że nie czuje do niego żadnego pociągu, żadnego, no po prostu nic do niego nie czuje, poza taką zwyczajną jakąś tam relację zwyczajną, jak to między kuzynem a kuzynką. No i właśnie też Stefania to podkreśla, że przecież są rodziną, wiążą ich te więzy krwi, więc to jest w ogóle niemożliwe, żeby oni byli razem, są kuzynami. Leonardo miał jej odpowiedzieć na to, że przecież to jest dalekie pokrewieństwo, że poza tym jego rodzice też są kuzynami, a jednak się pobrali i stworzyli rodzinę. Pomimo ciągłych prób gwałtu, unieruchomiona i związana Stefania broniła się bardzo dzielnie i zaciekle przed Leonardem. On sam oczywiście powie, że nie próbował jej gwałcić, a także przyzna, że Stefania cały czas obstawała przy swoim. Cały czas to mówiła, że ona nie chce być z nim, że ma dopiero 14 lat, że jest jej kuzynem. No i że przez te 5 dni zaciekle stawiała opór. Tak jak wspomniałam, on tam w wywiadzie powie, że nie, że on w ogóle, że nie było żadnych prób gwałtu. Z kolei ci pozostali, którzy to obserwowali, zeznają totalnie przeciwnie. Mówią, że on cały czas próbował wykorzystać ją, ale mu to nie wychodziło. Co jest przerażające i aż niewiarygodne, Leonardo, Antonio i Marcello w ciągu tego czasu, tych 5 dni, wracali normalnie do swoich domów, między ludzi i ani razu nie przyszło im do głowy, że może to już czas skończyć z tym absurdem, że może już wystarczy tego wszystkiego, że powinni uwolnić dziewczynę. Leonardo powie France Leozini, że zaproponował raz Marcellowi, żeby wziął już Stefanię z tej szopy, na co on odpowiedział, no i co ja powiem w domu? On sam zapytany przez Leozini o to, dlaczego w takim razie zrzucał odpowiedzialność na innych, przecież cały plan był jego, dlaczego sam nie odwiózł Stefanii do domu, odparł po prostu, że nie miał na to odwagi. Wreszcie nadszedł 15 kwietnia, 5 dni po porwaniu dziewczyny. Po południu trójka mężczyzn udała się do chaty. No i wtedy, jak już wam też powiedziałam, po kolejnej odmowie, po kolejnych próbach złamania oporu dziewczyny, Leonardo zupełnie stracił nad sobą panowanie i zamordował ją. I powiem wam, że naprawdę mam ogrom podziwu dla tej biednej, dzielnej dziewczyny, która pomimo całego strachu, bólu, tych tortur, jakim ją poddawali, robiła wszystko, żeby pozostać przy swoim stanowisku i żeby nikt nie był w stanie złamać jej woli. Myślę, że niewiele osób by to potrafiło i że większość jednak robiłaby wszystko, żeby tylko przeżyć, żeby zostać uwolnionym. Natomiast ona jednak robiła wszystko, żeby zostać przy swoim stanowisku. I to jest naprawdę odważna, godna podziwu postawa i tym bardziej serce pęka, że jej młode życie zostało tak brutalnie i tak bezsensownie przerwane przez tego, nie wiem jak go nazwać nawet, troglodytę bez krzty rozumu chyba. W głowie się to naprawdę nie mieści. Według zeznania Leonarda, podczas gdy on bił dziewczynę kijem, Antonio i Marcello, cytuję, śmiali się. Pękali ze śmiechu jak
kretyni. Pili alkohol przy tym wszystkim, zresztą Leonardo też zeznał, że pił w czasie tych właśnie 5 dni alkohol i wręcz go dopingowali. Według Marcella, czyli brata Stefani, on sam nie był bezpośrednim świadkiem zabójstwa siostry. Pamiętacie też może, że ciało Stefani nosiło ślady oparzeń, tak jakby ktoś wcześniej starał się je podpalić. Spalone było również krzesło, do którego była dziewczyna przywiązana. No i Leonardo ma na to wytłumaczenie. Powiedział, że było im zimno i rozpalili ogień, żeby się ogrzać. A to spalone krzesło i ślady na ciele Stefani były wynikiem wypadku i niezamierzonego, niezaplanowanego wcześniej działania. Policja jednak uważa zupełnie inaczej. Ciało zostało oczywiście podpalone specjalnie po to, żeby zatrzeć wszystkie ewentualne ślady. Po tym wszystkim Leonardo poszedł do domu i wtedy jego matka, widząc, że nie jest w takim normalnym stanie, że coś się z nim stało, jakby sama z siebie wywnioskowała, że musiało stać się coś strasznego. Leonardo nie powiedział jej tego wprost, to znaczy nie powiedział konkretnie zabiłem Stefanię, ale ona z takich jego półsłówek mogła wydedukować, że to faktycznie on zrobił krzywdę dziewczynie. On właściwie jej powiedział, że miał sen, w którym właśnie zabija swoją kuzynkę. No i to samo później, jak już wiecie, ta kobieta, matka Leonarda, powie karabinierom na przesłuchaniu o tych swoich podejrzeniach. Sąd pierwszej instancji skazuje Leonarda na 30 lat, a Marcella i Antonia na 12 lat więzienia. Niestety kary w sądzie apelacyjnym zostają zmniejszone, nie mam pojęcia dlaczego, i ostatecznie Leonardo spędził w więzieniu 23 lata, a pozostali dwaj jedynie po 6. Wszyscy są już na wolności. Powiem, że naprawdę brak mi słów, aby w jakikolwiek sposób podsumować tę historię. Zacznę może od tego, że podczas wywiadu z Leozini, Leonardo, mówiąc o Stefani, nigdy nie używa jej imienia. Mówi ciągle la ragazza, czyli dziewczyna. Już po tym można wywnioskować, że traktował ją w sposób przedmiotowy. Nie jak człowieka, ale tylko jak obiekt seksualny, jak obiekt do spełnienia swoich fantazji. To, co dla mnie wynika z tego wywiadu, który oglądałam właśnie z nim, to, że to jest człowiek bardzo prymitywny, taki niezdolny do głębszych uczuć, nie potrafiący słowami wyrazić dokładnie swoich myśli. Ma też taki dziwny tik nerwowy, jakby co jakiś czas oczy tak mu uciekają w głąb czaszki, tak do góry, że się pojawia nawet samo białko, wiecie o co chodzi. I jakby też to nie musi o niczym świadczyć, ale to tak bardzo może nie przeszkadza, ale jest takie wręcz przerażające, te jego oczy takie od czasu do czasu właśnie uciekające. I uważam, choć też nie znalazłam potwierdzenia tej teorii, że dużo jego problemów mogło wynikać właśnie na przykład z tej impotencji. Być może frustrował go fakt, że nigdy nie miał dziewczyny, a może coś tam kiedyś z kimś próbował, ale mu nie wychodziło, no i to oczywiście dołowało go jeszcze bardziej, więc cała ta spirala się nakręcała. Z pewnością w środowisku, w jakim się wychował, o problemach i słabościach się nie mówiło. Wiecie, mężczyzna to musi być mężczyzna, jak jest impotent, no to przecież o matko, już nie jest macho, więc tragedia. Tak więc on z pewnością dusił to wszystko w sobie, ukradkiem gdzieś tam czytając te pisma pornograficzne pod poduszką. A kiedy zaczęła się jego obsesja na punkcie Stefani, on jakoś sobie wkręcił to w głowę, że jeśli uda mu się ją zgwałcić, no to zgodnie z tym przestarzałym, okrutnym prawem małżeństwa naprawczego, Stefania będzie zmuszona, żeby z nim być. To, że wielokrotne próby zgwałcenia jej się nie powiodły, dobitnie świadczy o jego problemach w tej sferze. Z kolei udział brata Stefani w tej historii jest dla mnie zupełnie niepojęty, zwłaszcza, że nigdzie nie ma informacji o jego motywach. Czy Leonardo na przykład coś mu obiecał? Czy chłopak miał z siostrą na pieńku do tego stopnia, że był w stanie patrzeć na te upokorzenia i tortury, jakim ją poddawano?
Dlaczego, skoro miał tyle okazji, nie uwolnił Stefanii, nie pomógł jej? Czy można założyć, że był jakby do tego stopnia zafascynowany może tym okrucieństwem? To było coś, co widział pierwszy raz, że to mu zupełnie jakby zaćmiło ten osąd. Może też chodziło o doświadczenia seksualne, których on też nigdy nie miał. Tego nie wiem, teraz sobie tylko spekuluję. I chciał tak, no nie wiem, jest to niepojęte, ale popatrzeć. I jakby nie patrzył już na to zupełnie, że to jest jego rodzona siostra, tylko po prostu te jakieś tam żądze, dziwne pragnienia całkowicie mu tą głowę jakby zalały, nie wiem, i zupełnie go zaćmiły, nie mam pojęcia. Motywy tego kolegi Leonarda, czyli Antonia, też są dla mnie niezrozumiałe. No ale z drugiej strony, jeśli był podobnym troglodytą jak jego przyjaciel, no to sprawa staje się w miarę jasna. Po prostu nie myślał, też był tak prymitywny, nie myślał jakimiś kategoriami normalnych ludzi, tylko po prostu kumpel go poprosił o przysługę w zamian za kiedyś tam przysługę z tą siostrą Stefanii, bo wam mówiłam, tak, że on też był zakochany w tej starszej siostrze Stefanii i on też chciał zrobić to samo, co właśnie zaplanował Leonardo dla Stefanii. I to jest straszne, bo Marcella jednak łączyły z nią więzy krwi, przecież wychowywali się w tym samym domu razem. No i jak to się stało, że pozwolił na coś tak okrutnego? Bo tak jak mówię, no Antonia można, nie wiem, oczywiście nie zrozumieć, nie usprawiedliwić, ale jakoś to sobie wyjaśnić, że też był prymitywny, też był troglodytą, kumplował się z tym Leonardem, Stefania nie była jego rodziną, więc gdzieś tam można sobie jakoś to wytłumaczyć. Natomiast tu u tego chłopaka 19-letniego, no nie mam pojęcia. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że jest po prostu być może jakimś totalnym psychopatą. Jest zresztą też takie jego zdjęcie już za kratami w więzieniu, kiedy on tak stoi i tak szeroko, w ogóle radośnie uśmiecha się do obiektywu. I to też właśnie było podnoszone, że to takie aż ciarki przechodzą, jak się na to zdjęcie patrzy, po tym wszystkim, co się stało, po tym wszystkim, czego był świadkiem. Jeśli macie jakiś pomysł, co mogło tym chłopakiem kierować, to proszę podzielcie się komentarzami. No i to już koniec tej przesmutnej sprawy. Oczywiście krzywdy wyrządzane dzieciom dotykają mnie zawsze szczególnie. I ja osobiście żadnej z tych osób, żadnego z tej trójki nie wypuściłabym na wolność do końca życia, bo uważam, że tacy się po prostu nie zmieniają. To są potwory w ludzkiej skórze. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam jeszcze raz na moje social media i na Patronite i do usłyszenia następnym razem. Ciao!